Na tym filmie pokażę Wam, jak można sprawdzić, czy dla danej macierzy istnieje macierz odwrotna. Generalnie temat macierzy odwrotnej można opisywać szerzej na oddzielnym filmie. Jeśli macie konkretnie sprawdzić, czy macierz odwrotna posiada, czy dana macierz posiada dla siebie macierz odwrotną, musimy generalnie sprawdzić, czy wyznacznik macierzy jest różny od zera. Jeżeli będzie można obliczyć wyznacznik, to wtedy można skorzystać z tego wzoru. Oznacza to tyle, że będzie jakaś do policzenia macierz dopełnień, która będzie musiała być transponowana, a potem każdy z elementów tej macierzy dopełnień wyznaczonej na podstawie macierzy A musi zostać podzielony przez wartość wyznacznika. A więc jeżeli każda wartość musi być podzielona przez jakiś wyznacznik, oznacza to tyle, że nie możemy po prostu dzielić przez zero. Dlatego warunkiem wyznaczenia macierzy odwrotnej jest to, że wyznacznik do tej macierzy A, czy wyznacznik dla tej macierzy A musi być różny od zero, bo po prostu nie możemy dzielić przez zero. I teraz możemy sobie pokazać to na przykładzie najprostszym macierzy 2 na 2, jak sprawdzić, czy dana macierz jest odwracalna, czyli czy można wyznaczyć dla niej macierz odwrotną. W przypadku, gdybyście mieli inną macierz o większych wymiarach niż 2 na 2, na przykład macierz 3 na 3, możecie skorzystać z schematu Sarusa lub z Excela, lub też z metody rozwinięć i każda inna macierz o wymiarach przynajmniej 4 na 4, czyli rzędu kwadratowa rzędu czwartego, macie do zastosowania możliwość macierzy metody podstawień lub z wykorzystaniem po prostu z Excela. Ja tutaj na tym filmie pokażę Wam po prostu, jak to działa w teorii, raczej ta teoria, jak działa w praktyce na przykładzie macierzy najmniejszej, którą ewentualnie można odwrócić. Tutaj mamy macierz o wymiarach 2 wiersze na 2 kolumny i w tym momencie macierz odwrotna nie istnieje, jeżeli z danej macierzy wyznacznik jest po prostu zerowy, bo jak mówiłam, każdy element macierzy D, który będzie transponowany, musi kolejno być podzielony przez wartość wyznacznika danej macierzy. A wyznacznik macierzy jest to, jak dla mnie, jakaś charakterystyczna liczba dla każdej macierzy. Ona jest potrzebna do kolejnych jakichś przekształceń bazujących na tej macierzy i działajmy, jak to wygląda w praktyce. Wyznacznik macierzy A, możemy zapisać, że to jest konkretnie wyznacznik z macierzy A, już zapisany w postaci zbioru liczb 2 na 2 w nawiasach kwadratowych. I w przypadku, gdy tam nasza macierz kwadratowa ma wymiary 2 na 2, czyli 2 wiersze, 2 kolumny, żeby wyznaczyć, określić wartość wyznacznika, wystarczy przemnożyć pierwszą przekątną razy drugą przekątną z minusem, czyli 1 razy 4 minus wynik przemnożenia minus 2 razy 3, a więc 1 razy 4 minus minus 2 razy 3. W tym momencie wartość będzie 4 minus minus 6, czyli zmiana znaku, ta suma da 4 plus 6, czyli 10. A więc możemy powiedzieć, że macierz odwrotna do macierzy A na pewno istnieje. Na oddzielnym filmie możecie zobaczyć, jak się wyznacza macierz odwrotną dla macierzy kwadratowej rzędu drugiego. Na innym przykładzie możemy pokazać, że nie zawsze macierz odwrotna może istnieć. Bo jeżeli dla takiej macierzy A też w wymiarach 2 na 2 mamy określić wyznacznik, to możemy zauważyć, że też mnożąc liczba na głównej przekątnej minus liczby na drugiej przekątnej jakby powrotnej z minusem, wyznacznik może być jednak zerowy, bo minus 1 razy minus 6, ten wynik przemnożenia, minus 2 razy 3 i ten wynik, jak widzimy, daje 0. Wtedy możemy powiedzieć, że macierz odwrotna nie istnieje.